Śpimy z otwartym namiotem z tyłu, na 1/3 i z otwartym z przodu, ale i tak wystarczy, że się puknie i od razu wygląda to w ten sposób. A to jest nade mną. No tak, śpimy w syntetyku. I w puchowym, ale nie jest źle. Jak widać, nie jest wcale aż tak zimno, jakby się można było spodziewać. Wszystko na spokojnie. Kondziu pyta, słuchaj, a co zrobimy jak Misiu przyjdzie? No, zobaczymy, co będzie robił. A na spokoju. To jest niedźwiedź. A tu my. Witam Państwa serdecznie. Dziś kolejny odcinek z cyklu Najdroższe apartamenty Svalbardu. Będziemy oglądać dwa kompaktowe, trzyosobowe, bardzo luksusowe apartamenty. Mają tą cechę, że można je umieścić w bardzo różnych miejscach, łatwo zdemontować, przenieść. Zapraszam do naszych gości Piotra oraz Mariusza. To są bardzo bogaci ludzie. I co nas zaskakuje, od razu na pierwszy rzut oka, dzień dobry. Dzień dobry, media są. Media nawet. Żono, wstawaj. Wstaję, zapraszamy, wstaję do naszego loftu typu Mandżuria bądź Rumunia. Jak to zwał, tak zwał. Ale no, w czym chata bogata? W apartamencie zaskakuje to, że wchodzimy nie do przedsionka, tylko od razu do kuchni. To są nowe rozwiązania. To taka moda. Której położono na podłodze panele nowej generacji, typu śnieg jest wszędzie. Z kuchni łatwo wejść do salonu. Otwórz żaluzję. Połączona jest... Otwieram żaluzję, bardzo proszę. Kuchnia jest połączona z salonem od razu. Salon ma dwa wejścia, z jednej strony i z drugiej strony. Proszę. Tu mamy ławy typu greckiego, można siedzieć, można leżeć. To w razie czego jednocześnie można wyciągnąć. Tak, apartament jest chroniony. Chroniony jest, bardzo system. Proszę. Bardzo ciekawe rozwiązanie jest kuchenki, która jest i piekarnikiem, i piecykiem, i kuchenką. To jak widać. Z tego również mikrofale robimy. Z tego robimy mikrofale. To jest mikrofala. System okapy w tej chwili montujemy bezpośrednio w suficie. One są tak zintegrowane z sufitem, że praktycznie ich nie widać. To jest okno dachowe. I jednocześnie będące ognem dachowym. Minimalistyczne meble z Svalbard IKEA. W tym roku obowiązuje kolor biały, jak widać. Mówię. Bardzo ładnie w kompakt. Barowaty laminat. Barowaty laminat. No za dużo mebli tu u kolegów nie ma, ale całkiem duży porządek w kuchni. My idziemy w minimalizm. Nie mówiąc już. Tak. Umiłowanie do porządku to nasza druga natura. No i chyba czas teraz zwiedzić łazienki.
Także zapraszam Państwa serdecznie. Łazienka jest wszędzie tutaj. Jak widać, można iść na prawo, można iść na lewo. Łazienka jest wszędzie, można... Warunkiem jest posiadanie tylko dużej działki. Dużej działki, mamy również ekologiczny system spłukiwania, zwany łopata, śnieżna, składana. No i proszę bardzo, najciekawsze jest to, że za pół godziny te apartamenty zostaną przeniesione w zupełnie nowe, równie interesujące miejsce. I można. Kto boga temu zabroni? No. Dziękuję bardzo. Zapłaciłem, to się bawię.